Moi drodzy, z tej strony Tomasz. Słuchajcie, rozpoczynam nowy projekt, projekt dron. Będę potrzebował tutaj waszej małej pomocy, ale nim przejdę do sedna sprawy, to opowiem wam, jak to się wszystko zaczęło. Oglądałem sobie ostatnio filmiki na internecie. W sumie pierwszy film, jaki oglądałem, to było z naszych chłopaków riderów, którzy nagrali filmik w Czarnobylu i bardzo mi się spodobało, jak tym dronem tam chłopaki latali. I tak zacząłem filmiki w tym internecie oglądać o tych dronach i super to wygląda. Niektóre te modele potrafią po prostu niesamowite akrobacje w powietrzu wykonywać. Inne z nich znowu nagrywają super filmiki z podczepioną kamerą. I tak mnie to zainteresowało. Kupuję drona, będę kręcił filmiki na YouTube. Super sprawa będzie. Za bardzo na dronach się nie znam, ale zauważyłem, że większość tych ludzi używa dronów firmy DJI Phantom. Weszłem na ich stronę, faktycznie mają tam kilka modeli, jakiś tam Phantom, Phantom 2, Phantom Vision Plus i tak dalej. No i wiadomo, ten z górnej półki mnie zainteresował. Ma on sporo bajerów, wbudowane jakieś tam GPS, jakieś tam inne cuda niewidy. Natomiast cena mi się nie podoba, to jest chyba 1300 czy 1400 dolarów. Sporo jak za taką zabawkę. Dlatego wpada na pomysł, że sobie zbuduję tego drona samemu. Robiłem nawet już research w internecie i jest sporo różnych firm, stron modelarskich, gdzie można kupić inne drony, lub można kupić takie gotowe zestawy, takie kity tak zwane, gdzie jest dany dron w częściach i możemy sobie go samemu złożyć. Albo można sobie po prostu samemu kupić jakieś dowolne części i zbudować sobie samemu własnego drona. I jestem pewny, że można zbudować taki dron jak Phantom o takich parametrach za dużo mniejsze pieniądze, jak się kupi części samemu. Albo to, co jeszcze bardziej mnie interesuje, można byłoby kupić, zbudować dużo lepszego drona niż Phantom za takie same pieniądze lub ciut mniejsze pieniądze, o lepszych parametrach technicznych. Może byłby w stanie szybciej latać, jakieś akrobacje wyprawiać. No za bardzo nie wiem, co tam oni jeszcze potrafią, ale jestem pewny, że jak się zbuduje to samemu, to można byłoby to lepiej zrobić. O ile na lataniu się mniej więcej znam, posiadam jeden samolot, jest to replika Cessny 172. Posiadam trzy różne helikoptery, więc nie jestem jakiś tam profesjonalistą w lataniu modelami RC, natomiast no jestem, nie ukrywam, jestem osobą początkującą, ale potrafię mniej więcej tym latać, nie? Potrafię latać helikopterem, samolotem, więc jakiś tam super amatorem znowu nie jestem. Więc pada na pomysł, żeby sobie tego drona sprawić, latać tym, ale jak już wspomniałem, o ile wiem, jak tym latać, to nie mam w ogóle pojęcia, jak się za to zabrać, żeby takie coś zbudować. Mimo to, że znalazłem tam strony internetowe, gdzie sprzedają różne części i tak dalej, i tak dalej. Specjalnie na dronach się nie znam. W ogóle tam jeszcze na temat samolotów czy helikopterów coś będę wiedział, to niestety w temacie dronów lipa. I tu jest właśnie moja prośba dla was. Tyle ludzi mnie ogląda. Na pewno jest nie jeden modelarz, który mnie ogląda i jest mu ten temat nieobcy. Po prostu prosiłbym, jeżeli ktoś się interesuje, to ma jakieś doświadczenia w dronach, może zna jakieś strony internetowe, gdzie można coś konkretnego na ten temat pooglądać, może jakieś zestawy, jakieś części kupić, czy co tak chodzą, oglądają tamci, jakieś zestawy, jakieś części kupić, czy może ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat, co zrobić, żeby to było super. A więc prosiłbym o komentarze wasz na ten temat. Ja właśnie śmigam do domu. Jest 5:40. Wbijam się na siłownię, wracam z siłowni i będę pogłębiał temat dronów. I po prostu chciałem posłuchać, żeby to było coś konkretnego. Nie chciałbym za bardzo z kasą holować, przeginać w tym kierunku. Natomiast chciałbym, żeby to było co najmniej takie jak Phantom, albo nawet i lepsze po prostu, żeby to wiadomo, to miało GPS-a, potrafiło do mnie wrócić wtedy, kiedy chcę, taka sama bateria, żeby, nie wiem, wylądowało, czy do mnie wróciło. Fajnie, gdyby to można było jakieś akrobacje tym robić, tak, i tak dalej, i tak dalej. A więc liczę na waszą pomoc, zobaczymy, czy ktoś się znajdzie,
ktoś, kto się w temacie zna i doradzi coś na ten temat. Trzymajcie się, hejka.